Hej, ludzie. Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena. To jest Zagrajmy w Skyrim. Lecimy dalej. Będziemy się próbowali wydostać z kopalni. Co się dzieje, Madanachu? Nie kazałbyś zabić starego Griswara, chyba że nie masz już dla niego żadnego zastosowania. Bracia, już zbyt długo tu siedzimy. Czas opuścić kopalnię Sitna i wznowić walkę z Nordami. Pod moją kwaterą, tuż za bramą, jest tunel wiodący prosto przez krasnoludzkie ruiny Markartu, aż do samego miasta. Jak myślicie, bracia? Pogranicze należy do renegatów! Myślę, że zasługujesz na ułaskawienie. Chodźmy. Jestem w gotowości. Do tunelu. Ruszajmy. Okej. Nie ma co zwlekać. Lećmy już za nim. Wolę przechodzić w pierwsze, bo wtedy automatycznie ich przerzuca za mną. A nie, że tak jest zabawa drzwiami w tej z powrotem, no właśnie. On się teleportował. Chcę swoją broń odzyskać, tylko o to mi chodzi. O, nawet nie tyle broni swoją, ile swój strój. Jak to się nazywa? Swoją zbroję. No właśnie. Przepraszam bardzo. Znaczy nie wiem, za co was przepraszam, ale miałem chwilowy problem z doborem słów. Szczerze mówiąc, dużo bardziej wolę walczyć łukiem. Witaj, pająku śnieżny. Weź na ciebie, nie, ty zejdziesz do nas. Spoko. A, to ja go zabiłam. Szkoda tylko, że kamera się tak ustawiła troszkę bardzo, nawet chujowo. Akurat ustawienie kamery w Skyrimach nie jest czymś najlepszym podczas tych scenek. Borgul, czy jak ci tam? Sfera. Tutaj musimy być bardzo ostrożni podczas walk ze sferami. No dobrze, że tytana nie ma. Ponieważ jeśli byśmy przez przypadek zahaczyli któregoś z nich, to by się skończyło tym, żeby się zwrócili przeciwko nam, przepraszam, kowa buława, złoto, próbowali nas zabić, a tego bym nie chciała. Ostrożnie! Przyniosłam to, czego chciałeś. Dobra robota! Przygotujcie się, a ja porozmawiam z naszą ulubioną przybłędą. Twoje rzeczy skradzione przez Nordów zostały odzyskane przez Kaję. Przygotuj się, zanim wyruszymy do miasta. Weź też to. Mały, przepełniony starożytną magią upominek ode mnie. Co teraz? Teraz? Oznajmię Markartowi, że powróciłem. Nie martw się o siebie. Po dzisiejszym dniu będą wiedzieć, kogo mają się lękać i kogo obarczać winą. Zajmie mi to całe lata, ale odtworzę struktury renegatów. Odzyskamy nasze ziemie, a gdy już zyskamy władzę, zaznamy wreszcie pokoju we własnym królestwie. Ale zanim to nastąpi, pozwól, że cię ostrzegę. Uważaj na renegatów. Od tej pory żadne miejsce w Skyrim nie będzie przed nami bezpieczne. Dzięki za pomoc, możemy cię w każdej chwili zabić, rozumiem? Dobra, ważne, że odzyskałam swoją broń. Co to jest? Buty starych bus. Skradanie się lepsze od 20%. No spoko. Um.
Zwiększa kondycję o 40. Regeneracja zdrowa przyspieszona o 20. Wiecie co? Założę sobie ten pierścień, bo jest całkiem. Zwiększa o 20. Założę sobie na razie to. Będę to po prostu porównywać. Zwiększa odporność na trucizny o 100%. Nie, pozwala na szansę ci się poruszać. O, te buty są lepsze. Zaskoczenie prawie jednoręczne. Tak. Rękawice słowika są lepsze. I ten kaptur jest lepszy. Muszę się udać do kryjówki i po prostu poruszać na mróz. Wiecie co? Zrobię tak. Tak. Tak i teraz się przebiorę. Ile to zwiększa kondycję o 30, zwiększa odporność na mróz o 30. A ten był co? Zwiększa odporność na truciznę o 100. 62. 63. Czyli to. To są zwykłe złote pierścionki. Rzucenie czarów lepsze o 15. Nie jestem czarodziejem. Podwójne obrażenia przy ataku zaskoczenia bronią jednoręczną. To mnie nie interesuje. Mam lepsze. Pierścienek noszę. Pierścienek. Rękawice. Tak. To jest pierścień. To są nuce. Zwiększa kondycję o 40. No i to w sumie wsio. Ok. I broń. Mój ebonowy łuk. Resztę sprzedam. Czy oddadzą mi mlior? Mam nadzieję, że oddadzą mi mlior. Bo jak nie, to będę smutna. Baba mnie wnerwia tymi swoimi dogadywaniami, ale mimo wszystko lubię, jak jest w pobliżu. Przygody są z nią ciekawsze. Myślisz, że uciekniesz z mojego więzienia? Zapłacisz za to, co zrobiłeś mojej rodzinie. Twoja rodzina? Już zbyt długo trujesz pogranicze swym skażonym srebrem, Mlior! Zawsze sprawiało, że serce szybciej nie... Wiecie co, niech się biją ze sobą. Ja się tu przemknę. Niezauważona. Przepraszam pana. Rozpętałam rebelię na niekorzyść rebeliantów. Nie, na niekorzyść gromowładnych, a na korzyść rebeliantów. W sumie dobrze powiedziałam. No i tak. No i to by było na tyle. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. To była niewiarygodnie wspaniała misja. Cienisty! Jak ja się za tobą stęskniłam, koniku. Jesteś wspaniały. Jedźmy stąd. Nie ma potrzeby, żeśmy się dłużej z nimi męczyli. Zabawiali ich swoją osobą. Uciekamy. W sumie pasowałoby, żeby Mlior miała konia. Chociaż zważając na to, jak te konie działają, jak się poruszają. No cóż. Może lepiej, nie? Na razie uciekam. Daleko, daleko poza miasto. Bo tak. I co zrobimy? Mapa. Dziennik. Właśnie. Zostaje nam tylko do zrobienia zadania główne w sumie. Już nie mamy nic innego do zrobienia. Możemy ewentualnie to Mroczne Bractwo po wsze czasy. I wiecie co? Zrobimy to sobie. Tylko, że zanim to sobie zrobimy, udamy się tutaj. Do słowiczych komnat, aby odłożyć niepotrzebne części zbroi. I do końca odcinka wysprzedam się z tego, co mi jest niepotrzebne. Więc jak ktoś nie jest zainteresowany, możecie odejść. W następnym odcinku zaczniemy sobie zadanie dla Mrocznego Bractwa kolejne. I tak powoli będziemy sobie kończyć grę. I przez kolejne 100 odcinków będziemy robić jeszcze jedno zadanie przed misją główną. Bo tak. Bo taki właśnie jest Skyrim. Nie ma co. Muszę się pilnować zegarka, ponieważ ten odcinek też zrobię taki troszkę krótszy.
W sensie 15 minut, 16. Pewnie dobiję do 23, bo się zapomnę, ale... Co mi tam? OBS robi małe pliki, więc się nie przejmuję tym zbytnio. I tak. Broń. Buława Magnala R-ką się umieszcza. Tu są strzały, w sumie jakiś bym fajny. Kostur lodowej burzy sprzedam, majcher sprzedam, orkową buławę sprzedam. Róża sanguiniego się przydaje i szklany łuk sprzedam. Amulet Galdura. Ten amulet mnie nie interesuje. Buty strachu bóstw. Buty słowika. Kaptur mroku. Obrączka tkającego noc. Spoko, o nuce. Nie ma sensu trzymać tych wszystkich pierdółek. Okej, okay, to już wszystko, tak? Resztę mam na sobie. Tia. Tutaj wchodzą księgi. No dobra, od dołu to będę robić. I klucze. Nie potrzebuję tego wszystkiego nosić przy sobie. A jedynie zabiera mi miejsce i ciężar. Tutaj były kościane klucze. Tego nie potrzebuję. Mogę to oddać? Nie. Iskra Harmonii. Gwiazdy Azury odłożę, bo nie jest mi potrzebna. Gwiazdy Azury to ja powinnam odłożyć gdzie indziej. Żebym nie kliknęła teraz R. Zabierz mi to. Są klucze. Czy ja tutaj czegoś przez przypadek jeszcze nie rzuciłam? Aż mnie palec zaczął boleć od tego klikania. Klucz, 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 klucz. Kontrakt. Nie patrzę po liście, tylko patrzę po ikonkach. Po obrazkach po prostu. Co to jest? No właśnie. Zabierz. Okej. Okay. Tam, tutaj by się przydała jeszcze jedna skrzynia. Byłoby fajnie. Albo jakaś szafka. Okej. Okay. Ametysty, fragmenty ametysów. Umieść gwiazdę Azury. I umieść kościane szpony. Mam tylko dwa, czego jestem osobiście bardzo zaskoczona, ponieważ, albowiem iż, bo we wcześniejszych Skyrimach miałam tych kościanych kluczy z 15, to znaczy w moich wcześniejszych rozgrywkach. Nie wiem, może ja coś omijam, czy coś? Nie wiem. Jak ci się czekało na nas, cienisty? Mam nadzieję, że dobrze. Teraz... Wpęknienie to jak gówno sprzedam. Idziemy do smoczej przystani. Nos mnie swędzi. Dobra, trzeba się odsprzedać. O, świetnie jest nos. Nie! Wywołałam bunt w jednym mieście, mogę wywołać bunt w drugim mieście. Uważaj sobie ty na mnie. Jestem najważniejszą osobą w całym tym świecie i proszę traktować mnie z respektem i szacunkiem. Życzę ci wielu szczęśliwych lat, Tani. Dzięki. A ty powinnaś spać. Tak jak ten, co chrapie. Co masz na sprzedaż? Wyglądasz mi na maga. Myślę, że docenisz to. Wątpię. Wielka dusza. Pusto. Wszystkie 8. Pusto. 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 Dobra.
To ci sprzedam za chwilę. A trzymaj, onuce ci jeszcze mogę oddać. Skoro tak bardzo ich pragniesz. Proszę. Wiesz co? Miłość robi z tobą interesy. Dołącz do Akademii Magów w zimowej wiedzy. Człowieku, ja zostałam tam arcymagiem. No, gro. Teraz sobie odczekamy. Do 10 rano niech będzie. Właściwie to do 9 by wystarczyło. Ale dobra. Będę mieć pewność, że będą w swoich miejscach. Czyli dokładnie tam, gdzie chcę, żeby byli. Najlepszy skok. Po prostu parkury. Parkury! Hopa! Jestem z Francji. No i gdzie ty jesteś? Ile można na ciebie czekać? Co masz tu na sprzedaż? No chwała, chwała. Trzymaj. Mnie to niepotrzebne już jest. Już mi się odwidziało robienie własnych broni. Trzymaj. Kilofy, orkowa buława. Szklanych strzał ci nie sprzedam, mieć chuj. Masz tu coś. Elfia strzała może być. Łuk bym chciała od ciebie. Jakiś taki z 60 czy nawet 70. Świetnie, dzwonią do mnie. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę w tym odcinku. To wszystko, do usłyszenia ponownie. Na razie, pa.